Cześć! Witam Cię na kanale Ceglana Fantazja. Skoro tu jesteś, to znaczy, że szukasz sprawdzonych informacji na temat cegły rozbiórkowej. Przygotowałem dla Ciebie kompleksowy poradnik samodzielnego montażu płytek ze starej cegły. Chcesz, żeby Twoja ściana wyglądała niepowtarzalnie? Koniecznie obejrzyj ten materiał. Montaż cegły rozbiórkowej na ścianie jest całkiem prosty. Wystarczy, że będziesz przestrzegał kilku podstawowych zasad. Oto one. Do montażu płytek z cegły potrzebujesz prostych narzędzi, takich jak poziomica, miarka, ołówek, szpachelka, wiaderko, fugownik z metalową końcówką, rękaw do fugowania, traser do wyznaczania linii, mobilna docinarka ręczna lub kątówka, pędzel lub wałek do gruntowania, taśma, nożyk. Kiedy już wszystko zgromadzisz, możesz przejść do etapu zabezpieczania podłoża. Połóż na podłodze tekturę rolkową, aby nie porysować jej powierzchni w trakcie wykonywanych prac. Dodatkowo pokryj folią sąsiadujące ściany. Następnie dokładnie zagruntuj powierzchnię ściany, używając do tego ogólnodostępnych preparatów, które można dostać w każdym składzie budowlanym. Koniecznie zwróć uwagę na to, aby ściana była czysta i gładka. Usuń wszelkie nierówności, grudki, nadwyżki starego tynku czy pozostałości kruszącej się farby. Kiedy podłoże będzie już gotowe, wyznacz siatkę montażową w postaci linii. Dzięki temu zostaną zachowane odpowiednie poziomy i nie powstanie efekt tak zwanej fali. Teraz możesz rozpocząć przyklejanie płytek do wyznaczonych linii oraz wykonać niezbędne docinki. Zwróć uwagę na to, że płytek nie trzeba klinować krzyżykami dystansowymi, ponieważ nie opadają w dół. Wynika to z zastosowania specjalistycznego kleju do starych cegieł, który znajdziesz w naszej ofercie. Teraz przychodzi czas na najbardziej nielubiany i żmudny element montażu, czyli spoinowanie. Ceglana Fantazja oferuje trzy rodzaje fug: szarą, brudną biel oraz grafitową. Fugę należy rozrobić tak, aby dało się ją wyciskać z rękawa do fugowania. Jej konsystencja musi być zatem lekko płynna. Fugę, która znajdzie się w szczelinach, należy jeszcze postarzyć, aby wyglądała autentycznie. W tym celu musisz wydobyć na zewnątrz grube kruszywo zawarte w strukturze fugi. Dopiero wówczas prezentuje się naturalnie i estetycznie. To już wszystko. Jeżeli wykonasz montaż zgodnie z moimi zaleceniami, Twoja ściana uzyska naprawdę spektakularny wygląd. Dodatkowo, po upływie 2 tygodni, zaimpregnuj swoją ścianę preparatem Protect Guard, który możesz kupić w naszym sklepie. Jeżeli jesteś zainteresowany płytkami ze starej cegły, odwiedź nasz sklep online. www.e-ceglanafantazja.pl lub showroom stacjonarny w Witkowicach koło Częstochowy. Tymczasem do zobaczenia.